Dzień dobry, Agnieszka Baron. Oglądacie Państwo Lato Imperium. W dalszym ciągu jesteśmy w takim twórczym ciągu, można powiedzieć. Dzisiaj zmierzymy się z takimi oto ośmiorniczkami. Spróbuję coś takiego zrobić. A zrobię to po to, żeby wywołać być może radość na czyjejś twarzy, na czyjej, o tym za chwilę. Jestem przygotowana, mam włóczkę, mam szydełko, zaczynamy. Dzisiejsze wyzwanie Lata Imperium to zrobić ośmiorniczkę dla wcześniaków. Dostałam taki oto schemat wykonania, łącznie z legendą, gdzie tu mamy R, P, S, L, O, O, S. I pytam się siebie, co to oznacza? Nie wiem. Ze mną jest tutaj koordynatorka akcji na Gliwice, na Pyskowice, pani Joanna, która zobligowała się, że mnie nauczy, od czego trzeba zacząć. Zaczynamy od szydełka i włóczki. To mamy. Rozpakować trzeba. Robiłaś kiedyś na szydełku? Tak. No to podstawę znasz. Aha, no to jesteś zupełnie na świeżo, także... Tylko, że ja robiłam z takiej grubszej tkaniny, konkretnie z t-shirta robiłam. No, ale zasady są jedne dla szydełkowania. Jakie są wymogi dotyczące tych materiałów, z których robione są te ośmiorniczki? Robimy z włóczki tylko i wyłącznie 100% bawełny, a w środek wypełniamy ośmiorniczki taką kulką silikonową. To jest takie wypełnienie sztuczne, które używa się właśnie do wypełniania zabawek czy poduszek, różnych rzeczy. A powiedz, skąd w ogóle wzięła się ta akcja? A, tak, Ewka to wynalazła faktycznie, ale została zapoczątkowana w Danii. Ktoś to w Danii wymyślił, sprawdził, że dając ośmiorniczkę wcześniakowi do inkubatora, on jest bardziej spokojny, nie denerwuje się, nie wyrywa tych wszystkich rurek, pod które jest podłączony. Trzyma sobie mackę, I jakoś te pierwsze, nie wiem, dni, tygodnie, miesiące, ile tam musi leżeć w inkubatorze, spędza już z ośmiorniczką. I z Danii do Gliwic ośmiorniczki przypłynęły i już jak długo się spotykacie? Akcja rozpoczęła się w czerwcu, a my się spotykamy chyba już drugi miesiąc, tak? Jakoś, z przerwą wakacyjną. Ile ośmiorniczek udało się już zrobić? W kraju to już ponad 1000. Już ponad 100 szpitali bierze udział w akcji. Cały czas dochodzą nowe, cały czas nowe szpitale chcą z nami współpracować, więc to jest ilość, która cały czas rośnie. No tak jak mówię, w tamtym miesiącu było około 1000, więc w tym znowu będzie więcej. Po dzisiejszych warsztatach na pewno też kilka przybędzie. To jest akcja charytatywna. Wy to robicie dla siebie? Bezinteresownie. Po prostu spotykamy się i dziergamy. Nic z tego nie mamy. Jedyną atrakcją jest spotkanie się z satysfakcją. Tak. Spotkanie się i zrobienie czegoś dla kogoś po prostu. Takiej małej istotki, to ja czuję się w takim razie zachęcona do tego, żeby poznać, rozszyfrować ten schemat. Zaczynamy od 6 półsłupków w magiczne koło. Nitkę nawijasz na palec, szydełko pod spód. Przeciągasz. Jeszcze raz. I wybijasz teraz szydełko pod te dwie nitki. 6 razy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Za koniec chwytasz i zaciągasz. I ono się robi kółeczko. Stąd te magiczne koło.
Teraz wbijasz szydełko w pierwsze oczko łańcuszka tego półsłupka. Zamykasz oczkiem ścisłym. Znowu można tu dociągnąć, żeby nie było dziury. I pierwszy rząd gotowy. Teraz przechodzimy do drugiego rzędu. Tu masz napisane dwa półsłupki w każde oczko. Na końcu ma wyjść 12 oczek. Teraz jest 6, będzie 12, więc zwiększamy, tak? O jedno. No więc w każde oczko po dwa półsłupki. Raz. Dwa. Widzę, że ma pani wprawę w robieniu już tych ośmiorniczek. Ile ja pani robię zajmuje? Od dziecka, więc na szydełku. Zajmuje dobrze. Zrobienie pani takiej jednej ośmiorniczki? Około 2 godzin, myślę. Dwie i pół. No. Też nie siedzę jakby ciurkiem 2 godziny i nie robię, bo robię tylko wtedy, kiedy czas mi na to pozwala, ale jakbym tak siadła za jednym razem, to myślę, że około 2,5, no 2,5 godziny. No i powinno być 12, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No i znowu drugi rząd gotowy, teraz kolejny. Dwa półsłupki w co drugie oczko. I potem, jak już będziemy w połowie, tak, bo tutaj cały czas zwiększamy ilość, potem przez 8 rzędów robimy nie dodając, więc jest 36 oczek przez 8 rzędów i później w kolejnym rzędzie już zaczynamy zmniejszać, więc odejmujemy oczka, tak? No, żeby się ta główka zwęziła ku dołowi, tak? No i tyle. No. I potem macki na końcu. A macki też mają taką specyficzną, można powiedzieć, budowę. Tak, no właśnie chodzi o to, żeby one były takie skręcone i dziecko sobie chwyta za tą mackę, która przypomina strukturą pępowinę. Tych ośmiorniczek tutaj dosyć sporo jest. No niby właśnie ośmiorniczki, ale one są różne. Każda w zasadzie jest inna. Bo każdy robi inaczej, każdy inaczej łączy kolory, każdy ma swoją ulubioną włóczkę, dlatego każda jest inna, każda ma inny wyraz twarzy, no ile dziewiarek, tyle innych ośmiorniczek, nie ma dwóch takich samych. Dobrze, to co ja może trochę spróbuję, mam nadzieję, że mi pani w razie czego przyjdzie z ratunkiem. Oczywiście. O, już się nie mogę doczekać. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nas zaprosiła pani Ewa, od niej dowiedzieliśmy się o tej akcji. Proszę powiedzieć, jak się zaczęła pani przygoda właśnie z ośmiorniczkami? Przeczytałam gdzieś w internecie, że jest taka akcja, a w związku z tym, że od niedawna w ogóle mam szydełko w ręku, stwierdziłam, że mogę spróbować zrobić ośmiorniczki. No i z początku bardzo słabo mi to szło, natomiast z każdą ośmiorniczką jest lepiej, chociaż jak widać, jedna z moich ośmiorniczek została odrzucona przez to, że ma za duże dziurki. Nie jest idealna. Nie jest idealna, niestety. Gdzieś tam straciłam czujność i pomimo tego, że się bardzo, bardzo starałam, no niestety te dziurki się pojawiły. Myślę, że to też przez wypychanie, dlatego że te główki powinny być bardzo mocno wypchane tym wkładem, tak na maksa. No i tutaj tak się stało, że jednak to wypełnienie widać.
Ale nie zniechęca to pani wcale, dalej pani tutaj widzę tworzy teraz taką żółto-niebiesko-szarą. Tak, akurat to jest taki kolor włóczki, więc dwukolorowa, no żółte to jest już mój tam dodatek, żeby było trochę weselej. Jakby pani Gliwiczanki, które zresztą może panów też zachęćmy, jakby pani zachęciła właśnie naszych telewidzów do tego, żeby tutaj przyjść, tak jak dzisiaj my jesteśmy, i żeby właśnie spróbować swoich sił? Ja myślę, że tak, że nie zrażać się trudami zrobienia początkowymi, bo potem satysfakcja z tego, że się oddało te ośmiorniczki i że któraś z tych ośmiorniczek trafi do potrzebującego dzieciaka jest ogromna. I fajnie wiedzieć, że gdzieś taka ośmiorniczka nasza znalazła się przy dziecku, które potrzebuje. Wasze ośmiorniczki trafiają do konkretnych szpitali? Gliwicka grupa dzierga dla szpitala w Knurowie, w Pyskowicach, w Gliwicach oczywiście i w Zabrzu. Natomiast jeżeli są nadmiary ośmiorniczek, które są przez nas wydziergane, koordynatorka wysyła je tam, gdzie są akurat potrzebne. Czyli nic, tylko szydełko i włóczka w dłoń i... Tak, i działamy. Przybyła jeszcze jedna ośmiorniczka, którą przyniosła pani Asia. Pani ponoć dopiero też zaczyna swoją przygodę, tak jak ja. Tak. Jak idzie? No nie za bardzo, ale chyba ta już jest trzecia i chyba już będzie w porządku, tylko trzeba jeszcze oczka dożyć. A skąd pomysł, żeby zacząć dziergać? Ma pani małe dziecko, pewnie mało czasu, a mimo wszystko znajduje pani na to czas. Jak to się robi? Trójkę i to przez przypadek na internecie po prostu wyczytałam i tak sobie pomyślałam, moje dzieci zdrowe się urodziły w czasie, ale jakoś losowi chciałam podziękować za to, że akurat one zdrowe i odwdzięczyć się i przynajmniej innym dzieciakom pomóc. A może też warto zrobić dla swojego dziecka taką zabawkę? Tak, mają, więc pierwsze to złapały dzieciaki i przytulanki do spania to są. A tobie się podoba taka zabaweczka, którą mamusia robi? Ma dwóch braci, bardziej bracia zainteresowali. 4-5 lat jak mają. Się podoba. Chciałam, że się bawił, także się podoba. A tutaj powstaje ośmiorniczka kolorowa. Tak, kolejna. Jaka ona będzie? Wyjątkowa, już nie wiem, 10 chyba z kolei, z takiej bardzo ładnej włóczki cieniowanej. Pani poza tym, że dzierga też udostępnia tutaj lokal, żeby mogły się odbywać te spotkania. Słyszałam, że dzisiaj akurat jest kilka, no po 10 osób, ale nieraz jest tutaj ciasno. No tak, teraz jest taki sezon urlopowy, więc no, wiele osób wyjechało, ale przychodzą do nas te same osoby, dołączają nowe. Całą akcję w pracowni wymyśliła w zasadzie Ewa Łuków. Prosiła mnie, żeby zorganizować. Ja początkowo sceptycznie podchodziłam, to znaczy no nie... przeczytałam o tej akcji i wydawało mi się no takie dziwne, ale później poczytałam w internecie, że cała akcja przyszła z Danii, potem przyniosła się do Holandii, później na Ukrainę i wypowiadali się lekarze, wypowiadały się pielęgniarki, rodzice i rzeczywiście okazało się, że to działa, że to działa tak terapeutycznie i na dzieciaczki, i na rodziców też. Pani jest, no można powiedzieć, artystą. Jak pani ocenia walory estetyczne tych ośmiorniczek? No są cudowne. Proszę zobaczyć, jakie mają wyrazy w twarzy. Każda pani ma swój styl. Każda robi zupełnie inaczej. No, używają dziewczyny różnych włóczek, dokładają do tego bawełniane kordonki, więc tak naprawdę każda z tych ośmiorniczek jest wyjątkowa. Także kombinują, bo robiąc ciągle z tej samej włóczki, no trochę nudzi się. A jak dokładają różne kolorowe nitki, to każda jest niepowtarzalna. Wiadomo, kiedy będzie następne spotkanie ośmiorniczkowe? W zasadzie teraz spotykałyśmy się co wtorek w miarę możliwości. Od nowego roku szkolnego, od września, już chyba zostaną soboty, ponieważ w pracowni ruszać będą warsztaty cykliczne dla dzieci. Także prawdopodobnie w soboty będziemy się spotykać tutaj w pracowni. Która to już jest pani ośmiorniczka?
lata. 20. Kiedy pani zaczęła swoją przygodę? Oj, nie wiem, miesiąc temu? Może nawet nie. Czy już się pani w to wciągnęła? Bardzo i muszę przyznać, że szydełkowanie naprawdę wciąga, bo czy jadę do mamy autobusem, czy siedzę w pracy, to cały czas myślę o tym, ile mogłabym teraz wydziergać. Czy na przykład zdążyłabym zrobić połowę ośmiorniczki, czy może skończyłabym w ciągu 2 godzin, czy... No po prostu, ile bym jeszcze mogła zrobić? A czy poza samym tym właśnie robieniem tutaj pani jeszcze jakiś też inny cel przyświeca? Sama ta myśl, że dzięki temu, że zrobiłam jakąś ośmiorniczkę i jakieś maleństwo przez te pierwsze swoje chwile życia tutaj poza brzuchem mamy, no jest mu po prostu łatwiej, bo nie bawi się aparaturą i nie robi sobie krzywdy niechcący, no to jakoś w ten sposób mi pomaga, bo wiem, że jemu to pomaga. A pani też w sumie tak trochę, no bo można się odstresować, zrelaksować. Tak, tak. Co jak nie wyjdzie? To trzeba spróć i zacząć od nowa. Tak i proszę Państwa, na razie udało mi się zrobić taki oto berecik. Jeszcze dużo czasu i pracy przede mną, także żegnam się z Państwem i oczywiście polecamy tę inicjatywę, no bo warto pomagać, no i warto się też czegoś nowego nauczyć. Dziękuję.